Cześć, oto kolejny model Chryslera na naszym kanale YouTube'owym, a dokładnie Chrysler Pacifica z roku 2019. Po krótkim intro zapraszam do oglądania. Jak widzicie, obok mnie znajduje się również Lexus NX200T, którego realizację montażu instalacji LPG możecie zobaczyć już na naszym kanale YouTube'owym, a linka znajdziecie w opisie. I jak zawsze przypominam, że filmy mają charakter poglądowy i nie podajemy w nich ceny instalacji LPG. Aby taką cenę uzyskać, należy wypełnić formularz na naszej stronie internetowej www.gazautomix.pl. Oczywiście klient po montażu instalacji LPG otrzyma 5-letnią gwarancję z limitem 100 000 km, a żeby gwarancję utrzymać, należy serwisować samochód raz w roku bądź co 20 000 przejechanych kilometrów. Gwarantujemy również, że nie dojdzie do wypalenia zaworów oraz gniazd zaworowych. Jak możecie dostrzec na przebitkach, przebieg samochodu to zaledwie 27 000 przejechanych kilometrów. Silnik w prezentowanym modelu to wolno ssąca 6-cylindrowa jednostka o pojemności 3,6 litra oraz mocy 287 koni mechanicznych. Napędem zarządza oczywiście automatyczna skrzynia biegów. Na życzenie klienta został zdemontowany drugi rząd foteli. W miejsce, gdzie składają się fotele, zostały umieszczone dwa zbiorniki toroidalne. Każdy ma pojemność 36 litrów, co w praktyce pozwala zatankować około 58 litrów gazu, a zawór tankowania został umieszczony pod klapką wlewu benzyny. Do tankowania należy użyć dołączonego adaptera. Producent deklaruje spalanie benzyny w trasie na poziomie 9 do 12 litrów, natomiast przy jeździe lokalnej spalanie może podskoczyć nawet do 15 litrów. Po montażu instalacji LPG samochód będzie głównie jeździć na gazie, a benzyna będzie służyć do rozruchu oraz rozgrzania zimnego silnika do temperatury około 30 stopni Celsjusza i spalanie gazu będzie wynosić około 1 litr do 1,5 litra więcej według deklaracji producenta. Tak czy inaczej będziemy jeździć za pół ceny. A teraz ciekawostki. Pacifica to samochód osobowy typu minivan klasy średniej, produkowany przez amerykański koncern Chrysler od 2016 roku. Model Pacifica występował już kiedyś na rynku amerykańskim jako crossover klasy wyższej w latach 2003-2007, a później zastąpiono ją modelem Town & Country. Prezes FCA Sergio Marchionne ogłosił, że zainwestuje 2 miliardy dolarów w budowę nowego minivana i przeprowadzi remont fabryki Windsor Assembly Plant, aby ułatwić jego produkcję. Firma ujawniła, że produkcja nowego Town & Country, czyli Pacifiki, rozpocznie się w lutym 2016 roku. Poinformowano również, że produkcja poprzednika będzie kontynuowana do 2017 roku, a poprzednik będzie pełnił w gamie tańszą alternatywę dla nowego modelu. Nowy model zadebiutował w styczniu 2016 roku podczas North American International Auto Show. Samochód otrzymał względem poprzednika odmienną nazwę, ponieważ producent chciał go oddzielić od wcześniejszej generacji. Względem poprzedniej generacji został zastosowany nowy projekt o sportowym wyglądzie, zainspirowanym crossoverami. Na pokładzie pojazdu znalazło się miejsce dla systemu multimedialnego U-Connect z 8,4 cala ekranem dotykowym. Za dopłatą możemy dokupić dwa 10-calowe ekrany z tyłu, żeby dzieci nie nudziły się podczas dłuższych podróży. A jeżeli będziemy potrzebować dużej przestrzeni ładunkowej, to nic nie stoi na przeszkodzie dzięki temu, że tylne siedzenia możemy złożyć w systemie Stay & Go, dzięki czemu fotele trzeciego i drugiego rzędu chowają się w podłodze. Podsumowując, to kolejna realizacja montażu instalacji LPG do samochodu z pośrednim wtyczkiem benzyny, który pochodzi z rynku amerykańskiego. A w dzisiejszym odcinku to wszystko. Trzymajcie się, do zobaczenia.